Zaczynamy film na temat 3,5-kilometrowego nowego torowiska. Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Już, co prawda, jest luty, ale to jest jeszcze film ze stycznia. A właściwie z przełomu stycznia i lutego, bo to było nagrywane wczoraj. Natomiast to nie zmienia faktu, że Tramwaj, kierunek Kasprzaka to 3,5 km nowej trasy, 6 nowych peronów, 4 zmodernizowane, 20 miesięcy pracy, 24 km na godzinę, prędkość komunikacyjna w okresie szczytu z przystankami, 205 milionów złotych całość kosztuje i tak mniej więcej by na skrócie ta cała inwestycja. Część nowego torowiska jest już oddana do użytku, to właśnie tam, nad którym lecieliśmy, z zielonym torowiskiem, a tutaj są nowe tory, które się aktualnie kończą przed nowym przystankiem z Szpital Wolski. Jak widzicie, jest tutaj trochę tego styropianu przy okazji, dookoła całego torowiska, ponieważ to może musi nie zamarzać zimą, bo jak dobrze wiemy, jeżeli metal do metalu przymarznie, no to się nie otworzą, nie będzie się otwierały rozjazdy, co aktualnie ostatnio PKP jakiś czas temu przeżywało. Natomiast to nie zmienia faktu, że ta inwestycja tutaj już powstaje i oczywiście widzimy mniej więcej, jak to powstaje. Nowy odcinek, po nowym odcinku już tramwaje jeżdżą linii 78, jak dobrze pamiętam. No i to jest dobra nowina, chociaż przydałaby się tutaj 3.11. 11 aktualnie tutaj nie kursuje, ponieważ chodzi o ekspedycję, brak jej bezpośrednio dla motorniczych, czyli budynek socjalny. Co nie zmienia faktu, że w tym miejscu powstaje nowy przystanek tramwajowy. Tutaj bezpośrednio po środku, gdzie teraz lecimy. Zejścia z tego przystanku będą po dwóch stronach krańców tychże przystanków i stąd w przyszłości w lewo będą tramwaje skręcały w kierunku dworca zachodniego, Warszawy Zachodniej, gdzie będą jechać pod ziemią. Natomiast na razie nie są budowane rozjazdy w tym kierunku, bo ta sama inwestycja jest bardzo daleko oddalona w przyszłości, więc trochę jeszcze poczekamy i wtedy ta inwestycja będzie rozkopana. Natomiast w tym odcinku mamy kolejny odcinek nowego torowiska, gdzie będą tramwaje dosyć długi odcinek bezpośrednio tutaj wzdłuż gazowni przejeżdżać, jechać, no, z jakąś pewnie sensowniejszą prędkością, aż dojadą bezpośrednio tutaj, do kolejnego przystanku tramwajowego, który to będzie się nazywać PKP Wola Kasprzaka. W tym miejscu będzie bardzo dobra dość przesiadka pomiędzy tramwajami a przystankiem kolejowym właśnie PKP Wola, który tutaj się znajduje, gdyż przystanki tramwajowe będą się znajdować bezpośrednio pod wiaduktem tejże linii kolejowej. Później jednym przejściem dla pieszych będzie można do tego już bezpośrednio dojść. Z przystanków tramwajowych będą też wyjścia bezpośrednio w drugą stronę, czyli na ulicę Bema, także tu nie powinno być żadnych problemów, jeżeli chodzi o swobodne dojście. No i też wszędzie tutaj się pojawią nowe ścieżki rowerowe, czego aktualnie na przykład brakuje na Bema z zjazdami w ulicę, czy na skrzyżowaniu, a właściwie rondzie dookoła Prymasa Tysiąclecia, tutaj rondo Wolnego Tybetu, będzie mieć w tym miejscu bezpośrednio ścieżki rowerowe na wszystkich przejściach dla pieszych, które tutaj widzicie, a w tym miejscu nie będzie przystanku tramwajowego. On będzie właśnie po tamtej stronie, którą wam pokazywałem przed chwilą. Tutaj tramwaje będą się dalej rozpędzać i jechać w kierunku kolejnego przystanku tramwajowego, który aktualnie jako autobusowy nosi nazwę Ordona. Tutaj też się będzie łączyć trasa tramwajowa od Warszawy Zachodniej z tym odcinkiem, z tym, że tak jak podobnie z poprzednimi odcinkami, to będzie budowane dużo później. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tym miejscu jedno przejście dla pieszych jest do nowego osiedla i bardzo konsekwentnie jest utrzymywane. Teraz jest taka kładka nad nowym torowiskiem, przechodzi się i tutaj widzimy właśnie już układane i betonowane nowe torowisko tramwajowe, co jest dużą zmianą, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, znaczy poprzedni film, który mieliśmy na temat tego odcinka tramwajowego. Tutaj właśnie widzicie świeże betonowanie podkładów i całego torowiska. Jeżeli widzicie w ten sposób betonowane torowisko, to znaczy, że na tym najprawdopodobniej będzie później zielone torowisko, bo w ten sposób to wszystko wygląda. To nie jest tak, że trawa, którą widzicie, czyli rozchodnik, jest bezpośrednio umiejscowiona na podkładach, czy też ziemia jest na dole. Nie, to wszystko jest na takiej betonowej bryle. Niestety lub niestety. Możecie pisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Natomiast w tym przystanku będą dwa przystanki tramwajowe naprzeciwko siebie względem skrzyżowania i jeden przystanek tramwajowy w przyszłości, jeżeli tramwaj powstanie w Warszawie Zachodnią, właśnie tutaj prosto, wzdłuż Ordona, będzie musiał być przesunięty. W sensie będzie musiał zostać wyburzony i wybudowany ponownie bardziej po stronie
wschodniej, całego tego skrzyżowania. Natomiast lecimy dalej, nie zwalniamy, bo ulica Marcina Kasprzaka tutaj jest z nową jezdnią. Jak widzimy, tutaj mamy właściwie trzy jezdnie. Ta po środku, po lewej stronie względem nas, to jest stara jezdnia, która jedzie dołem, ale teraz jest zbudowana nowa, po prawej stronie. W związku z tym te samochody nie będą już teraz jeździć tak jak teraz dołem, pomijając całe to skrzyżowanie, będą miały dodatkowe dwie sygnalizacje świetne w tym miejscu. Będą jechać też nad linią tramwajową tutaj, bezpośrednio wiaduktem nowym, który właśnie w tym miejscu powstaje. Tam dalej jest przystanek Reduta Wolska, ale nie przyspieszajmy i nie odbiegajmy aż tak daleko w przyszłość, bo najpierw odcinek nowej ulicy Wolskiej. Nowa ulica Wolska w tym miejscu, którą widzimy, będzie miała ścieżki rowerowe po lewej stronie, jak teraz lecimy, czyli tam, gdzie aktualnie jest środowisko tramwajowe. Tramwaje będą miały nowe miejsce, będą jechać bezpośrednio po środku. I widzimy tutaj, że przystanek Elekcyjna z całym węzłem tutaj tramwajowym i skrzyżowaniem już nabiera ostatecznych kształtów, przynajmniej trzy narożniki tego skrzyżowania mają już ścieżki rowerowe. W tym miejscu widzimy składzik miejsc na nowe środowisko tramwajowe, które właśnie w tym miejscu będzie zjeżdżać po pochylni na dół, gdzie będzie się krzyżować z drugą linią tramwajową właśnie na Kasprzaka. Z tego co widziałem, tramwaje na Kasprzaka będą miały pierwszeństwo wjeżdżając bezpośrednio w dalszy odcinek w dalszy odcinek tej trasy tramwajowej w kierunku Fortu Wola czy Bemowa. Także jakbyście byli ciekawi, które tramwaje będą tutaj jechały pierwsze, to tak będzie wyglądać. Oczywiście tam będą też znaki, sygnalizacje świetne, lustra i tego typu bariery pod ziemią, więc tramwaje będą się widzieć, pomimo tego, że będą jechać w takim korycie. Tutaj widzimy właśnie te wiadukty, tutaj, o których mówiłem i które są zawsze w tytule. Jak widzicie, płyta tych wiaduktów jest już. Z czemu są dwa? Jeden jest na jedną jezdnię właśnie bezpośrednio z Kasprzaka, to będą trzy pasy, a drugi wiadukt jest na przejście dla pieszych nad torowiskiem tramwajowym z drogą rowerową, bo droga rowerowa będzie się łączyć właśnie tam, gdzie teraz są tramwaje, z pozostałą infrastrukturą rowerową, która tam tędy będzie się ciągnąć. Więc w tym miejscu, gdzie teraz tramwaje jadą tutaj na górze, łącząc się właśnie z Wolskiej bezpośrednio dalej w Połuczyńską, to w tym miejscu będą właśnie drogi rowerowe z przejściem też dla pieszych, także to jest dosyć duża zmiana względem tego, jak to wyglądało. Przy okazji przystanek Cmentarz Wolski w tym miejscu nie będzie już tramwajowy, będzie tylko autobusowy i jakie autobusy będą się tu zatrzymywać, tego jeszcze wam nie powiem, bo tego po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiem, chociaż jedna wysepka, właściwie zatoczka dla autobusów już powstała w ramach tego i nawet jeden przystanek tymczasowy autobusowy na Wolskiej i nie odpowiem wam, co tam za autobusy zatrzymują się i czemu, bo nie wiem. Natomiast w tym miejscu mamy przystanek właśnie Reduta Wolska, który się tutaj znajduje. No przystanek tam będzie na dole, tam gdzie jest jezdnia, ale na razie jest bardzo dziwna organizacja ruchu, którą tutaj widzicie. Samochody jeżdżą w dosyć nietypowy sposób, właściwie pod prąd względem tego, co będzie później. Natomiast tak to na razie wygląda. Przejście podziemne nowe, które tutaj jest realizowane, powstaje. Stare przejście jest wyburzone. Do nowego będą windy, pochylnie i zwykłe schody. To, że są windy i pochylnie, to dużo zaleta. Jednakże to, że pochylnie są bardzo wąskie i właściwie nie będzie tam jak wykręcić się z innym, na przykład wózkiem inwalidzkim, czy wózkiem po prostu dziecięcym, będzie dużym problemem. I to wszyscy faktycznie tu podkreślają. To nie zmienia faktu jednak, że tutaj, jak widzicie, w tym miejscu bezpośrednio widać, jak te przejście podziemne jest przebudowane i że teraz już niedługo będzie pewnie zamknięta ta część Kasprzaka na dole, która się łączy w tym miejscu, ponieważ w tym miejscu będzie rozpoczęcie wyburzenia przejścia podziemnego i budowy łącznika właśnie z tym nowym przystankiem tramwajowym na poziomie -1, ale to jeszcze trochę przed nami i trochę poczekamy na to. Natomiast to nie zmienia faktu, że mniej więcej to by było na tyle już z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Przy okazji przypominam wam, że jest grupa na Facebooku Co tam u tramwaju warszawski, gdzie informuję, pokazuję wam zdjęcie i rozmawiamy sobie wszyscy na temat różnych inwestycji tramwajowych w całej Warszawie i nie tylko. Zapraszam do tego w karcie i w opisie jest link bezpośrednio. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższych dniach będzie przelot nad tą trasą, przelot nad zachodnią, przelot nad tym inwestycją, nad Wilanowem i nie tylko. Dużo jeszcze inwestycji przed nami. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A, no i tunel w Legionowie. Cześć!